Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przy 14, jutro już 15 za parę godzin, proszę Państwa, marca 2015 roku w Warszawie, starej Warszawy, starego tramwaju, starej Europy, świata. Nadajemy gdzieś Warszawa, jest Warszawa centralna, złote tarasy, tam obok gitary stoją świadkowie Jehowy, którzy przyjeżdżają do Anglo-Ameryki Białystok. Anglo-Ameryka Białystok jest 185 km stąd, a więc jest to bardzo daleko, proszę Państwa. Łyk! Także czasem gości mamy tutaj, proszę Państwa, z zagranicy. Czasem, proszę Państwa, z Mławy przyjadą, czasem z Mińska Mazowieckiego tutaj spod Warszawy, ze Świdra, z Karczewa, różnych gości mamy bardzo dużo. No, zapraszamy. Simple, żeby wsiąść do Midday Bus w Podlasie Express, trud jeżdżają tutaj spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bardzo często do Anglo-Ameryki Białystok. No bo tutaj Polska jest pomiędzy, proszę Państwa, Niemcami i Rosją. I Polska zawsze tym Kopciuszkiem była. I od wczoraj, dokładnie od 13, ten film Kopciuszek o katolickiej Polsce, a, że chcieli być mądrymi i stali się głupimi, bo Biblia u nich wciąż ląduje w śmietniku, nie chcą Biblii czytać. Głosili już tutaj od roku 1905 Świadkowie Jehowy, gdy ze strony Gdańska tutaj w Polsce a się wzięli, bo my jesteśmy też pomiędzy Gdańskiem a Krakowem, nie wiem, czy Państwo wiecie. Natomiast Anglo-Ameryka Białystok i ten cały wielki teren zaczyna się, proszę Państwa, od 185 km do 1444, czyli że to jest wielki obszar, do którego powołuje Jahwe, do którego powołuje Jehowa Bóg, bo gdy dwie meły na polu, to jedna została pozostawiona na zagładę, tu kopcząca, proszę Państwa, że nawet blask Boży przyćmił jej blask, tej męskiej kopcicielki, co Państwo obserwują i tak kontakt mają ze śmietniczkami, że tam jak stali gedeonici pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wtedy kiedy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina targi książki były, no to oni, dostając Nowe Testamenty, wyrzucali je do śmietnika, bo nawet warszawiacy to oni nie wiedzą, co to jest Biblia. Chcieli być mądrymi, stali się głupi, no wiecie Państwo, bez Słowa Bożego, bez Bożej mądrości nic nie będzie, a Biblia to jest list od Boga. Także jeżeli z Marsa wierzą, że Obama z Marsa, że jego żona z Marsa, dzieci z Marsa i te różne inne głupoty jeszcze wierzą, proszę Państwa, w Anunnaki, to mi na takowo sraki, no to nic to nam nie da. Także w tych czterominutówkach, tych audycjach naszego radia, to KFM Euro Koncita Ekstra, chcemy Państwa zaprosić do Anglo-Ameryki Białystok, to zobaczycie w ogóle, jak baciuszka wygląda, zobaczycie w ogóle, jak cerkiew wygląda w Anglo-Ameryce Białystok. No bo tutaj nikt się nie zna, nie da ci ojciec, nie da ci matka, to da ci sąsiadka, no bo córka matkę zapraszała, która wybrana była statkiem kosmicznym, przeleciała do Anglo-Ameryki Białystok i tam się bezpiecznie czuła. I ta matka nie chce do córki przyjechać, a ta córka mówi, i świnie są, i krowy, i barany, i nosem pociągają, i wydło, wydło. A ta matka mówi, nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka. Także proszę Państwa, katolicka Polska skazana jest na zagładę.